Pracujemy na pliku rozdział 03, filtrowanie na arkuszu 2 filtr. Mamy tu taką sytuację, że mamy jeden zbiór danych i drugi zbiór danych. I na pierwszym zbiorze danych został nałożony filtr. Ok, no to chcemy sobie taki sam filtr, no, po prostu filtr nałożyć na drugi zbiór danych. Czyli zaznaczamy sobie pojedynczą komórkę i klikamy w polecenie filtruj na karcie dane. Co się dzieje? Nie nałożył nam się filtr na dane poniżej. Wręcz tu tak zniknął filtr z danych powyżej. Też widzimy, że nasze polecenie filtru już się nie podświetla. To może jeszcze raz trzeba. No, klikamy sobie filtruj. O, nałożył się filtr na dane poniżej. O co dokładnie chodzi? Na arkuszu może być tylko jeden filtr nałożony na zbiór danych. Nie możemy mieć dwóch filtrów na różnych zbiorach danych, tych z karty danych, tak z polecenia filtruj. Ale nasz zbiór danych możemy sobie zamienić na tabelę. Tak? Klikamy sobie po prostu polecenie tabela z karty wstawianie. Wszystkie nasze dane są poprawnie, zakres jest poprawnie, nasza tabela ma nagłówki, więc zatwierdzamy sobie OK. Zamieniamy zakres na tabelę. I jedną z cech tabel jest to, że każda tabela ma swój własny zestaw filtrów. Czyli dzięki temu, że jeden zakres zamieniliśmy na tabelę, nie ma problemu, żeby dwa odrębne zakresy na arkuszu miały filtry. Tak, jeszcze raz wrócimy sobie na kartę dane. Zarówno widać filtr na danych tutaj poniżej, jak i filtr na danych powyżej. I jakby nam bardzo zależało, nawet na tabeli też możemy wyłączyć sobie filtr. No, tylko w większości sytuacji, jeśli jednak je chcemy mieć, więc wracamy do stanu oryginalnego.